Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej przed meczem 25. kolejki Fortuna pierwszej ligi w niedzielę o 12.40 tutaj na Stadionie Króla mecz ŁKS kontra Chojniczanka Chojnice, a razem ze mną trener Kazimierz Mostral. Dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Moczycki. Dzień dobry. Panowie, teraz moment był na spokojniejszą pracę bez meczu ligowego w zeszły weekend. Jak ten czas przepracowany oceniacie? Oczywiście po poprzedniej przerwie z jesieni, kiedy wybraliśmy się na sparing do Płocka, obiecałem sobie, że więcej takiego błędu nie popełnię i w przerwie poświęcimy ten czas na pracę, a nie na granie sparingów w taki sposób, jak to zagraliśmy jesienią. No cóż, ci, którzy zawodnicy mniej grali w pierwszej drużynie, dostali szansę, aby zagrać w weekend w drugiej drużynie, natomiast pozostali normalnie pracowali. Wracamy do rywalizacji. Ja mam takie przekonanie, że jakby wychodzimy na ostatnią prostą w tej lidze i będą to bardzo ważne tygodnie czy dni nawet kolejne, które przed nami. Chciałbym, żeby wszyscy mieli tego świadomość i chciałbym, żeby wszyscy, którym na sercu leży dobro tego klubu, jeszcze więcej z siebie dali, żeby jeszcze więcej wykazali zaangażowania, koncentracji. Oczywiście w pierwszej kolejności myślę tutaj o zawodnikach, bo na nich jakby się to wszystko skupia. Chciałbym, aby jedyny temat, który przewija się w szatni, to był kolejny rywal. Ale też oczekuję od samego siebie, od trenerów, aby zrobić wszystko, żeby ten zespół był jak najlepiej przygotowany do tych spotkań, które zostały, zarówno pod względem taktycznym, jak i fizycznym. Myślę również o tym, żeby wszyscy pozostali pracownicy, którzy mają nawet, wydawałoby się, mały wpływ na to, co dzieje się na boisku, też wykazali się jeszcze większą jakby chęcią i zaangażowaniem w tym, żeby pomóc tej drużynie jak najlepiej się przygotować i stworzyć jak najbardziej optymalne warunki do tego. Na koniec chciałbym wspomnieć oczywiście o kibicach. Liczymy na ich wsparcie bardzo mocno, bo sami mogliśmy się przekonać na własnej skórze, jak to wsparcie działa właśnie w takich momentach, jak chociażby byliśmy na tym ostatnim meczu w Gliwicach z Ruchem, więc bardzo na to liczymy. Michał, w niedzielę dzieci do lat 13 wchodzą za złotówkę, będzie ta średnia wieku pewnie niższa na trybunach niż zazwyczaj. Jak ty wspominasz te czasy, kiedy sam jako mały chłopak chodziłeś na mecze? No na pewno są to, ja osobiście uważam, że są to fajne momenty dla dzieciaka. Gdzieś się patrzyło na, chodziło na te mecze, oglądało je i patrzyło się z nadzieją, że kiedyś będzie możliwość zagrać na pięknym stadionie dla licznej publiczności. Ja osobiście cieszę się, że mam taką możliwość i bardzo to doceniam. Poprosimy o pytania, oczywiście o pytania zadawane do mikrofonu. Jan Hoffman, ktoś ilustrowany. Panie trenerze, jak wygląda zdrowotność Kowalczyka po powrocie z reprezentacji Polski? Mateusz trenował dzisiaj z zespołem. Może nie w całości treningu, ale zaczął z drużyną. Natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w zasadzie przez 12 dni nic nie robił. I ja mocno biorę pod uwagę fakt, że trzeba dbać o zdrowie zawodników, szczególnie o zdrowie młodych zawodników. Na pewno nie zrobimy nic w tym kierunku, aby podejmować jakiekolwiek ryzyko związane z jego ewentualnym występem w tym najbliższym meczu. Czyli jego obecność, jeżeli w ogóle będzie w kadrze, to będzie raczej symboliczna, tak? Można tak powiedzieć. Pan i pańska drużyna nie graliście żadnego sparingu, natomiast Chojniczanka zagrała z Chrobrym Głogów. Oglądaliście, wiecie coś na ten temat, strzelili 3 bramki. Coś tam na ten temat wiemy. Śledzimy na bieżąco poczynania naszych najbliższych rywali.
Natomiast no, jak to zwykle do sparingów nie przywiązywałbym zbytniej wagi. Jedno co mogę powiedzieć, to podzieliłem się już tą opinią z zespołem, że w moim przekonaniu będzie to bardziej niewygodny rywal, jeśli chodzi o taką grę w defensywie, niż dwaj ostatni nasi rywale tutaj, czyli Stal Rzeszów i Chrobry Głogów. Wydaje mi się, że te dwa ostatnie zespoły trochę bardziej odważnie grały do przodu, czy grają, próbują grać do przodu. Natomiast Chojnice są zespołem, który wiadomo, broni się przed spadkiem i mocniej zabezpieczają tą swoją połowę. I z tego powodu spodziewam się takiego bardziej wymagającego meczu z naszej strony. Wiadomo, że ten atak pozycyjny, jeśli gdzieś tam jest mało miejsca, duże zagęszczenie, wymaga raz dużej cierpliwości, dwa dużych umiejętności też gdzieś tam indywidualnych. Więc tak powoli gdzieś przestrzegałem swoich zawodników, aby znowu nie wpaść w taką pułapkę, że to przyjeżdża zespół ostatni w tabeli i będzie łatwo. No właśnie ostatni zespół, ale jesienią was ograł. To ma jakiś wpływ na obecne przygotowania, czy też to już traktujecie jako wypadek przy pracy, nie mający większego znaczenia na rzeczywistość? Cóż, no zawsze można by było powiedzieć, że gdybyśmy tam wygrali, to mielibyśmy teraz 3 punkty więcej, bo jest to zespół, który jest teraz na samym dole, ale zrobiliśmy tyle punktów, ile mogliśmy jesienią i teraz jest runda rewanżowa. Nie traktujemy tego w żaden sposób wyjątkowy, bo tak jak powiedziałem, te mecze, które przed nami, to wydaje mi się, znaczy nie wydaje mi się, jestem przekonany, że każdy punkt w tych meczach będzie ważył więcej niż jesienią w obecnej sytuacji i takiego meczu się tutaj spodziewamy. Oczywiście, że chcemy zrobić wszystko, aby rozstrzygnąć ten mecz na swoją korzyść. Ostatnie pytanie. Zaapelował pan o większy wysiłek do piłkarzy, do siebie, do pracowników klubu. Czy ten apel też dotyczy większościowego udziałowca spółki? Myślę o panu Salskim. Wszystkich, którym ten klub jakby jest mocno gdzieś tam, mocno zależy na tym, żeby dobrze funkcjonował, więc to również tyczy się, myślę tutaj o pracownikach, nawet od greenkeeperów do właściciela, na właścicielu kończąc. To spytam wprost, czy ma się wykazać większym zaangażowaniem finansowym? W jakim sensie? No w takim, o jakie pan apeluje. My tutaj nie apelujemy o żadne dodatkowe pieniądze. Ja tylko apeluję o to, aby wszyscy zrobili tyle, ile mogą, aby zespół mógł dobrze funkcjonować i aby optymalnie się przygotować do każdego kolejnego meczu. Spytam wprost, co stoi na przeszkodzie, żeby zespół dobrze funkcjonował? Zespół dobrze funkcjonuje. Ja chcę, żeby on funkcjonował przez te kolejne 10 meczy tak samo. Nie chciałbym, żebyśmy stracili czujność, bo to, że jesteśmy na pierwszym miejscu i zremisowaliśmy z Ruchem bardzo ważny mecz na wyjeździe, to nie znaczy, że możemy sobie gdzieś tam pomyśleć, że to najcięższe mecze są za nami. Nie, myślę, że te najcięższe mecze są wciąż przed nami. Wtedy taką rzecz, żeby każdy się skupił na następnym meczu. To znaczy, że czuje pan ze względu na to, że właśnie jest ta komfortowa pozycja lidera, czy ze względu na to, że gdzieś tam ta kasa od płatków jest już za rogiem, takie jakieś rozprężenie w drużynie, czy to raczej po prostu... Nie, bym w ogóle, tak jak powiedziałem, nie chciałbym, aby w szatni pojawiały się jakiekolwiek inne tematy poza tym, jaki jest następny przeciwnik i co chcemy w tym meczu zrobić. To do tej pory nie miałem żadnych zastrzeżeń i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Natomiast chciałbym tylko po prostu zaapelować o to, aby dalej w ten sposób do tego tematu podchodzić. Trener zaapelował. Jak pan odpowie na ten apel?
cóż ja mogę dodać? Myślę, że my się skupiamy na kolejnym przeciwniku. Pracujemy ciężko. Pracowaliśmy w zeszłym tygodniu tak samo ciężko, żeby w niedzielę wyjść i pokazać i na co nas stać i zdobyć po prostu te trzy punkty. Ma pan już za sobą kilka spotkań w pierwszej lidze. Już widzi pan, jakie są różnice? Mówię o tych znaczących między Ekstraklasą a pierwszą ligą. No tak jak kiedyś już wspominałem, nie mam wielkiego doświadczenia w Ekstraklasie. I jedyne, co ja odczułem, to po prostu ta pierwsza liga jest dużo bardziej fizyczna, co myślę, że to akurat jest dosyć popularnym stwierdzeniem, mówiąc o pierwszej lidze. I no, dla mnie osobiście jest to ta największa różnica, którą zauważyłem. Piotr Galiński, z TVP Łódź. Mam takie pytanie, czujesz w szatni taką atmosferę chęci rehabilitacji trochę? Ciebie jeszcze nie było wtedy w klubie, ale chęci rehabilitacji za tę jesienną porażkę. W ogóle nie poruszaliśmy tematu jakby tego poprzedniego meczu. Myślę, że gdzieś tam podchodzimy do tego meczu tak samo jak do każdego, czy przegraliśmy ostatni mecz, czy nie. Nasze podejście jest cały czas takie same. Chcemy wyjść i zgarniać trzy punkty. A jeśli chodzi o samą Chojniczankę, z pewnością mieliście już analizę, na co będziecie tak najbardziej czujni, jeśli chodzi o grę rywala. A jesteśmy jeszcze przed analizą. A powiedz, odpoczęliście trochę przez te dwa tygodnie i takimi nowymi siłami przystąpicie teraz z powrotem do ligi? Myślę, że też popracowaliśmy ciężej, podbudowaliśmy trochę siły, trochę motoryki. Mieliśmy też dwa dni wolnego. Myślę, że na pewno też jesteśmy spragnieni tego meczu, bo tak jak pan powiedział, ostatni graliśmy dwa tygodnie temu i brakuje tej takiej adrenaliny meczowej. Cisza na sali. Panowie, powodzenia w niedzielę. Dziękuję. Dziękuję.